Dzień dobry wszystkim. Renault Grand Scenic 2, wymiana filtra kabinowego. Zdejmujemy pod szybie. Wszystko odkręcone. Ściągamy sobie pasztolka. Tutaj będziemy musieli już ściągnąć sobie ponownie wycieraczki. Jakiś płaski śrubokręcik, czymś to trzeba będzie podważyć. Do wycieraczek mamy klucz 16. Oczywiście musiałem poszukać nowego klucza, ponieważ swoich narzędzi nie zabrałem. Zbieranie się na szybko. Ale spoko. Niedawno były wymieniane łożyska w wycieraczkach, więc wszystko ładnie już tutaj schodzi. Tak, i tu jedziemy kluczem 10. I tych śrub mamy 1, 2, 3, 4, 5, z czego piąta no jest mocno schowana po stronie kierowcy. Jak się ma drobne dłonie, tak jak ja, to nawet to łatwo idzie. Ok, pokażę wam, gdzie są następne śruby. To też przy jakichkolwiek pracach z wycieraczkami też będziecie wiedzieli. Tam jest kolejna. Tutaj mamy i ostatnia, najbardziej schowana. O. Tam widać schowana. O, tam pod spodem. Tam najciężej się dostać, ale drobne dłonie pomagają w tym wypadku. No i okej, udało się wszystko ładnie podkręcać, to możemy ściągać. Tak się dostajemy w sceniku do filtra kabinowego. Dobra, pokażę wam, gdzie on tam jest. Tak, zjeżdżamy sobie. Oto nasza skrytka z filtrem kabinowym. Może uda mi się jakoś tak ładnie to ustawić kamerkę, żeby tak ją na moment tutaj zostawić. Tak, musimy. Dobra. Wymieniany rok temu. Syfu jest dużo. Bardzo dużo. A główny objaw zużycia to było przy mrozie lód w środku auta na przedniej szybie. Także ewidentnie czas na wymianę. No i dobra, zrobimy sobie unboxing filtra kabinowego do naszego Grand Scenica. Jedziemy. I już. Prosta czynność, ale trochę rozkręcenia jest. Dobra, przy okazji już tutaj sobie odkręciłem. Wymienimy sobie filtr powietrza. Skoro już mamy zdjęte pod szybie, więc przy okazji też się wymieni. Już tutaj śruby są odkręcone, jak zwykle dojście beznadziejne. Ale pomału, pomału się udało. Całość, całą kasetę wyciągamy sobie do góry. Niestety nie mam tutaj jak wam zamontować kamery tak, żeby to było ładnie widać, ale z ręki chyba też będzie ok. Dobra.
Tak, jak już mamy na wierzchu, to sobie wymieniamy. Dobra, potrzebuję jednak drugiej ręki. Ze starego filtra wypadło dużo syfu. Warto sobie też oczyścić od razu dolot na dole. Jeszcze trochę powyciągam tego syfu. No dobra, nowy filtr, stary filtr. Sporo pyłu, liści, patyczków nawet z niego powypadało. No i co, zakładamy nowy. Hec. I kaseta wjeżdża na swoje miejsce. Dobra, będę potrzebował drugiej ręki, więc wyłączę na moment. Ok, i składamy sobie wszystko w odwrotnej kolejności. Ta część podszybia weszła na swoje miejsce. Tak. Jak raz to rozbierzecie, to nie będzie z tym żadnego problemu. Powodzenia.